Zgodnie z artykułem 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w wielospecjalistycznym szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym powiatu ostrowieckiego oraz doradczym dyrektora placówki. Kompetencjami Rady Społecznej tego szpitala, jak i wszystkich takich podmiotów leczniczych, jest przede wszystkim wartość opiniująca różnego rodzaju projekty przedstawiane przez dyrektora, przez podmiot tworzący, ale również opiniowanie zbywania środków trwałych, nabywania, obdarowywania darowiznami środków trwałych, ale również opiniowania budżetów, planów finansowych, wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z finansami szpitala, a także zajmowanie stanowisk i informowanie dyrektora o różnego rodzaju przedsięwzięciach, które mogłyby mieć miejsce na przykład w szpitalu. 16 stycznia upłynęła 4-letnia kadencja Rady Społecznej Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego wybrali 13-osobowy skład. Swojego przedstawiciela ma wojewoda świętokrzyski, którym jest Krzysztof Huszaluk. Starostę Ostrowieckiego w Radzie reprezentuje Stanisława Danuta Barańska. Pozostały skład osobowy Rady wybrany został spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego. Śmiało można powiedzieć, że Rada Społeczna pełni rolę również taką, może nie kontrolną, ale taką lekko nadzorującą to, co się dzieje zarówno we szpitalu, w działalności bieżącej, jak i planowaniu nas kolejnych miesięcy dotyczących działalności szpitala. Co prawda Rada Społeczna nie opiniuje kandydata na dyrektora, ale przedstawiciel tego gremium bierze udział w obradach komisji konkursowej.